To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I Love Trading. Jak zawsze zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A w dzisiejszym programie Maciej Leścioż, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Zaczynamy, Maćku, od giełdy nowojorskiej, od indeksu giełdowego technologicznego Nasdaq. Ten indeks, podobnie jak wiele innych za oceanem, rośnie w tym roku bardzo spektakularnie. Czy są jakieś zewnętrzne powody, czy nie ma tych zewnętrznych powodów? Można powiedzieć, że teraz Nasdaq i inne wskaźniki mają zewnętrzny powód, bo mamy wyraźny spadek inflacji w Stanach Zjednoczonych, konsumenckiej z 4 do 3%. Mamy spadek inflacji bazowej z 5,3 do 4,8%. No więc myślę, że przed spółkami technologicznymi kolejny udany okres, mimo że Fed prawdopodobnie, mimo tej obniżonej inflacji, no jeszcze raz w tym miesiącu podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od początku roku Nasdaq zyskał na wartości 1/3. Tak, no czyli można powiedzieć, że rośnie tak jak inne indeksy, tyle że bardziej. Tak, w dużym skrócie, bo faktycznie tutaj te wzrosty są najmocniejsze. No to wynika bezpośrednio oczywiście z tej składowej tego, co miało główny wpływ na wzrost na giełdzie nowojorskiej w tym roku, czyli głównie ten boom na spółki technologiczne powiązane ze sztuczną inteligencją. Jest również oczywiście Nasdaqu i tutaj w związku z tym, że te spółki są w tym indeksie kluczowe, to właśnie najbardziej te wzrosty są obserwowane na tym indeksie. Natomiast patrząc na wykres, byśmy mogli sobie zerknąć, tam jest dość ciekawie wyglądająca sytuacja techniczna. Tutaj naniesione są zniesienia Fibonacciego, dlatego że jak sobie patrzymy od tych dołków, które miały miejsce w listopadzie, czy w zasadzie pomiędzy październikiem a grudniem ubiegłego roku, każdy kolejny opór pokrywał się ze zniesieniem Fibonacciego. Tak? Czyli jeżeli sobie tak spojrzymy tutaj właśnie od tych dołków, to mamy najpierw 11900, potem 12800, 13600, 14300, no i teraz mamy ten przedział 15300, 15400. No i tutaj jest to, pokrywa się ze zniesieniem 78,6 Fibonacciego. No i tym samym technicznie tutaj przebicie, a już w zasadzie jesteśmy w momencie przebijania tego poziomu, czekamy na poziom okrągły, też psychologiczne 16 tysięcy punktów, więc tutaj nam to technicznie dotychczas ładnie grało, jak wiadomo, historia lubi się powtarzać, więc te poziomy techniczne tutaj działają, przynajmniej te opory są dość wyraźnie zaznaczone. Tak jak wspomniałem, te spółki technologiczne, głównie te związane ze sztuczną inteligencją ostatnio napędzały cały indeks Nasdaq, w ogóle całą giełdę, ale w Nasdaqu stało się to pewnego rodzaju problemem, z którym w takich sytuacjach są sposoby, żeby zawalczyć. Mianowicie te 5 największych spółek przekroczyło już w tym momencie 45% wagi indeksu Nasdaq. Jeżeli to jeszcze dołączymy dwie kolejne, czy mamy 7 spółek, które mają ponad 55% wagi, czyli jest bardzo duża koncentracja. Oczywiście to są te spółki takie jak Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, również Google, więc to powoduje, że musi giełda Nasdaq uruchomić zgodnie z swoją zasadą właśnie, kiedy to zostaje, taka koncentracja się pojawia i jest to pokonywane, uruchamia mechanizm zrównoważenia rynku i do tego ma dojść, do takiego zrównoważenia, zmiany wag w samym indeksie tych głównych spółek do 24 lipca, ale sam proces na dobrą sprawę zacznie się no, nawet już jutro, przy czym jutro dopiero po sesji zostanie podana metodyka, jak to ma wyglądać, no więc można się spodziewać, że może nie tyle od jutra, ale od poniedziałku fundusze ETF, które odzwierciedlają wycenę Nasdaqa, zaczną już w jakiś sposób dokonywać transakcji właśnie celem zrównoważenia względem indeksu. I historycznie mieliśmy w przypadku Nasdaqa dwa razy taką sytuację. W 1998 i świeższa w 2011. No jakie tutaj można wnioski wyciągnąć? Trudno wyciągnąć jakiekolwiek, bo ta historia pokazuje, że wpływ był niewielki. Mówię o tym dlatego, że na pewno sporo się będzie jeszcze o tym mówiło w kontekście właśnie tych zmian w Nasdaqu. Już się zaczyna
zaczyna mówić, jakie będą konsekwencje, wygrani, przegrani, a dla samego całościowo indeksu to bardzo dużego znaczenia nie będzie miało. Dla pojedynczych spółek owszem, bo taka największa zmiana miała w roku 2011 miejsce i wtedy Apple, który miał wagę około 20%, po tym zrównoważeniu spadł o aż 8 punktów procentowych do około 12% wagi. W tym momencie nawet te największe spółki, które mają największą wagę, jako że to się wszystko działo tutaj bardziej równomiernie pomiędzy tymi gigantami, tam to równoważenie będzie miało charakter mniej więcej 2 punktów procentowych, także to nie będą tak znaczące zmiany. Natomiast oczywiście tu mówimy o bardzo dużym kapitale, bo tutaj te fundusze ETF, a ich jest ponad 120, to one mają zaangażowanie w wartości kilkuset miliardów dolarów, tak? Jakby wartości tych, czyli nie 120, tylko 24 dokładnie nie są, a wartości mają ponad 200 miliardów aktywów. Te fundusze, no i więc na pewno ruch na rynku będzie. Tutaj może się pojawić delikatna zmienność pomiędzy tymi, co jest oczywiste, czy tak naprawdę już możemy widzieć jakieś ruchy związane z tymi spółkami, które na pewno są w tym momencie, mają tą wagę za dużą, czyli ta piątka gigantów, ale też będą spółki, które są tak zwanymi upsizerami, tak? Czyli których waga zostanie zwiększona i te wśród najważniejszych, które są analizowane w tym momencie właśnie wśród tych, gdzie ta waga się nieco zwiększy, no bo oczywiście ten bilans musi być zachowany, więc na niektórych waga się zwiększy. Tutaj mamy przede wszystkim Booking.com, jest Starbucks, tych bardziej znanych i to myślę, że na tych spółkach może się uwaga skupiać, no ale tak jak wspomniałem, ta różnica tutaj jest w zasadzie nieduża, to nie jest taki skok, jak miał miejsce w roku 2011. No jeszcze teraz co do może tych 100%, o których wspomniałeś, oczekiwań rynku. No tutaj wiele jest wiadomych, chociaż cały czas rynek trochę oczekuje na przekór temu, co mówi zarówno Jerome Powell, jak i inni przedstawiciele Fedu, no bo mamy za sobą szereg takich dość jastrzębich wypowiedzi w kontekście, które tak naprawdę kontrastują z tym, co otrzymujemy z danych makro, czyli dane makro wskazują tutaj przede wszystkim ostatnie dane dotyczące inflacji, ale również rynku pracy ze Stanów, że no, może być mniej tych podwyżek 100% niż rynek oczekiwał wcześniej, no a jednak tutaj Fed cały czas stoi przy swoim, że musi być konsekwentne działanie jastrzębie, czyli najbliższe posiedzenie podwyżka 25 punktów bazowych, no i jeszcze przed rozpoczęciem cyklu obniżek, zanim zaczniemy o nich myśleć, to może być jeszcze kolejna. Także to jest taki kontrast. Niemniej rynek coraz bardziej jest pozytywnie nastawiony i to prawdopodobieństwo tego tak zwanego miękkiego lądowania rośnie, no a to oczywiście sprzyja poprawie też sentymentu, a na tym zyskują spółki technologiczne. Czyli tak nawiązując do twoich słów, że ta sytuacja tutaj, zwłaszcza dla spółek technologicznych, ona jest pozytywna, no tak, to można potwierdzić, więc te kolejne poziomy, te nawet te 16 tysięcy punktów, no nie jest to jakiś scenariusz science fiction, być może jakieś delikatne zawirowanie w najbliższym czasie, natomiast potencjał kontynuacji trendu wzrostowego na pewno jest i tutaj to może też mieć wpływ nawet poprzez te cały czas ten boom związany ze sztuczną inteligencją, również na wycenę innych spółek, na sentyment na całym rynku. No, ten pozytywny sentyment to widzimy nie tylko na rynku spółek technologicznych w USA, widzimy na wielu innych rynkach giełdowych. Widzimy też, Łukaszu, na rynku giełdowym w Mediolanie, czyli na rynku włoskim, gdzie główny indeks jest na tegorocznych szczytach i ten indeks od początku tego roku poszedł w górę jakieś 20%. Tak, a nawet więcej, bo jeżeli spojrzymy sobie na wykres wieloletni, to już przed pandemią mieliśmy wyraźne wyjście, później pandemia znowu sprowadziła wykres do tego przedziału, w którym no przynajmniej 10 lat i później, gdy mieliśmy wyjście, to tak naprawdę my mamy potwierdzenie zmiany trendu i teraz to już jest tylko i wyłącznie kontynuacja tego trendu wzrostowego we Włoszech. No tutaj bardziej krótkoterminowo widzimy, jak to wygląda. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze i to jest najmocniejsza hossa w Europie. Po pierwsze, wydaje się, że jest to zaskakujące, no bo przecież mamy do czynienia z tą mimo wszystko mało cyfrową włoską gospodarką,
wiele elementów takich jak właśnie na przykład blokada ChatGPT, no one, kultura biznesu włoskiego, one wydawałoby się powinny powodować, że tym włoskim spółkom nie może wieść się dobrze. A właśnie tak nie jest, bo główny motor napędowy to nie właśnie jakaś ślepa wiara zagranicznych inwestorów w przemianę włoskiej gospodarki, tylko właśnie faktyczne wyniki spółek. I większość spółek z całego indeksu jest przeważana przez zagranicznych inwestorów. Są takie, które naprawdę wyróżniają się, jeżeli chodzi o wyniki. Tutaj przede wszystkim to będzie tak Amplifon, czyli producent aparatów słuchowych. To jest pierwsza kwestia. Są naprawdę spora dynamika zysków. Piaggio to nie trzeba przedstawiać, czyli skutery, motocykle. Telekom Italia, czyli to już jest ściśle związane z włoską gospodarką, nie ma tutaj takiej ekspozycji przecież na eksport. I dalej włoskie banki, które w obecnym otoczeniu widać poprawiły swoją sytuację. Ten wzrost stóp procentowych bardzo im pomógł do poprawienia swoich wskaźników. Nie są już tak postrzegane jako zagrożenie, jak to było wcześniej, a one były bardzo mocno przecenione. Czy banka Mediolanum, czy też bank inwestycyjny Mediobanka, generalnie włoskie banki. Więc tutaj pokazuje sytuacja tak, że kondycja banków się poprawiła przez wyższe stopy procentowe. Spółki wewnętrznie potrafiły przerzucić inflację, przyspieszenie inflacji na konsumentów. Konsument to wytrzymał, a włoskie spółki, które działają globalnie, między innymi przez import know-how i też przez trochę większą ekspozycję swojej produkcji globalnie, no bo mamy też przecież włoskie spółki, które zostały przejęte przez kapitał zagraniczny, na przykład amerykański, a produkcja jest między innymi w Rumunii, w Polsce, w Azji, no to też te spółki radzą sobie nieźle. Więc według mnie, podsumowując, hossa techniczna, nowe szczyty, ewidentny trend wzrostowy ze sporym jeszcze zapasem, przecież zobaczmy ta cała konsolidacja, która jest tylko na tym wykresie, jeżeli spojrzelibyśmy długoterminowo, to jeszcze większe są te zakresy, więc tutaj jest hossa. Dwa, poprawa kondycji włoskich banków, w związku z tym też mniejsze problemy kredytowe spółek, relatywnie niższy koszt kredytu, oczywiście odrzucając podwyżki stóp procentowych, które są w strefie euro, no i też, że udało się przerzucić zwiększone ceny, wyższe ceny z uwagi na inflację na konsumentów. I tu mamy taki miks, gdzie te główne włoskie firmy dobrze zarabiają, inwestorzy to lubią. Rosną indeksy giełdowe w wielu miejscach na świecie, ale nie tylko one rosną ostatnio, bo w tych dniach mamy także wzrost cen surowców, na przykład ropy naftowej, co zapewne trzeba wiązać z osłabieniem, wyraźnym osłabieniem dolara amerykańskiego. W każdym razie za baryłkę ropy naftowej Brent płaci się w tej chwili ponad $80, za baryłkę WTI mniej więcej $76. To są ceny najwyższe od ponad 2 miesięcy. No i na pewno ograniczenia, zapowiadane ograniczenia po stronie podaży mają tu swoje znaczenie, bo na przykład Arabia Saudyjska zapowiedziała, że co najmniej do sierpnia włącznie będzie podtrzymywała decyzję o cięciu produkcji o 1 000 000 baryłek dziennie. Rosja zapowiedziała na sierpień obniżenie swojego eksportu o 500 000 baryłek dziennie. No, czyli mamy tutaj w zasadzie odpowiedź na pytanie, skąd te wzrosty w ostatnim czasie na ropie naftowej. Natomiast na pewno warto rzucić i z okiem spojrzeć na wykres w tym momencie, dlatego że te poziomy, o których wspomniałeś, czy na ropie Brent okolicy $80, tam 75-76 na WTI, to są poziomy oporu. Co więcej, akurat na tym wykresie niestety nie ma narysowanej linii trendu, ale można sobie wyobrazić tutaj od tego szczytu z października
ubiegłego roku, gdyby się przeprowadzili taką linię trendu spadkowego przez te szczyty kwietniowe, no to mielibyśmy w tym momencie właśnie walkę z tym trendem spadkowym i potencjalne jego wybicie, czyli jeżeli byśmy wyszli powyżej ten poziom $80 za baryłkę, no to mamy na ropie Brent wyjście z trendu spadkowego. Natomiast historia pokazuje, że jednak tutaj w ostatnim czasie rynek się mocno trzymał tego trendu spadkowego. Te czynniki, które wspomniałeś tutaj, myślę, że rzeczywiście w ostatnim czasie dość kluczowa jest kwestia dolara, no bo on bardzo mocno się osłabia. No widać to zarówno w odniesieniu do euro, nawet do złotego, ale również do innych głównych walut, także na indeksie dolara ten spadek jest istotny. Plus dodatkowo faktycznie te czynniki związane z podażą, ta samodzielna decyzja Arabii Saudyjskiej, to wybicie się i samodzielne podjęcie decyzji o ograniczeniu wydobycia, to na pewno jest istotne, więc jest taka próba, można by to nazwać destabilizacji, jeżeli można uznać, że aktualna sytuacja na rynku ropy jest stabilna, to destabilizacji tej sytuacji właśnie przez Arabię Saudyjską i przez Rosję, więc tutaj ze strony Arabii Saudyjskiej mamy jednak 1 000 000 baryłek dziennie w lipcu, bo to nawet nie tyle przed nami, ale już się to zaczęło, to ograniczenie w lipcu i w sierpniu, także ma to też znaczenie. I jeszcze jest tutaj jedna rzecz tak naprawdę, no bo rynek częściowo to wszystko jest bilansowane przez te obawy związane z popytem z Chin, nieco ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż tu akurat, tak jak wcześniej wspomniałem, trochę optymizmu na rynek wróciło, bo są znowu, ponownie takie konkretne nadzieje na to miękkie lądowanie i na to, że gospodarka wróci na właściwe tory, ale jest kwestia samej tej podaży, która z jednej strony próbuje być destabilizowana właśnie przez Rosję i Arabię Saudyjską i mam jeszcze Iran. Iran, który jak pamiętamy już od dłuższego czasu jest krajem, na który są nałożone sankcje przez Stany Zjednoczone. Wielokrotnie ten temat zniesienia sankcji powracał, wtedy ropa automatycznie reagowała i Iran w pewien sposób te sankcje omija, bo tutaj Wall Street Journal na początku tego tygodnia podał informację, że w tym momencie mamy rekordowe poziomy eksportu ropy z Iranu, ale do krajów tam, gdzie w zasadzie też eksportuje Rosja, czyli do Chin, do Indii i do innych krajów, gdzie te stosunki dyplomatyczne nieco inaczej wyglądają pomiędzy Rosją właśnie niż Zachodem. Więc ten rynek tak naprawdę, on się sam częściowo przez takie działania stabilizuje. No, Chiny tutaj oczywiście gromadzą cały czas zapasy, więc też ten popyt ze strony chińskiej, on nawet jeżeli gospodarka się ożywi, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Chiny będą zalane właśnie zmagazynowanymi zapasami ropy naftowej, czyli nawet w momencie, kiedy ożywi się mocno chińska gospodarka, to ten popyt nie będzie współgrał dokładnie z tym ożywieniem, no bo po prostu te zapasy już będą zgromadzone. Także to jest też taka sytuacja, która pokazuje, że te aktualne opory, czyli 80 Brent, 75-76 WTI, mogą być bardzo trudne do pokonania, tak? Czyli tutaj musiałoby dojść do jakiejś sytuacji całkowitego odwrócenia, czyli właśnie dalszych cięć wydobycia, już takich oficjalnie podjętych przez OPEC. No mamy przed sobą jednak kolejne posiedzenie krajów OPEC, ale tutaj nie wydaje się, żeby mimo wszystko ta próby destabilizacji i kontra w postaci właśnie napływu z Iranu, żeby mogły w jakiś sposób zaburzyć tę sytuację. Czyli ta szeroka konsolidacja, bo można że przyjąć, że ta konsolidacja w przedziale $70-80 na Brencie, no i o te -$5 na WTI, ona się będzie utrzymywała jeszcze przez dłuższy czas, także będzie nam towarzyszyła właśnie taka zmienność w dość szerokim zakresie. Podrożała ropa naftowa, podrożało także, Łukaszu, złoto i tutaj chyba mamy ewidentną ilustrację tej tezy, że złoto to jest taka bezpieczna przystań, na przykład wtedy, kiedy osłabnie dolar amerykański, bo mamy radykalny spadek siły dolara i efekt jest taki, że w ciągu kilku godzin uncja złota podrożała z $1,940 do $1,960, a potem jeszcze o kilka dolarów bardziej. Bezpieczna przystań dla Amerykanów, na pewno tak, dla tych, którzy inwestują w dolarach,
Owszem, natomiast no jeżeli spojrzymy na inne waluty, to już nie do końca. Na przykład no dobrym przykładem jest złoto w złotych, gdzie jesteśmy w okolicach 7800, no wyżej trochę, no ale to są naprawdę istotne poziomy wsparcia, więc faktycznie, tak jak wspomniałeś, gdy tylko ruszył euro-dolar mocno, no to od razu złoto zareagowało. Więc to jest jedna kwestia. Na razie więc ten wynik na złocie jest czysto powiązany z euro-dolarem. To jest pierwsza kwestia. Ale spekulacyjnie i technicznie zwróciłbym uwagę na to, co widać na tym wykresie od szczytu. Zobaczmy, że pomimo tego, że był ustanowiony nowy szczyt, to zupełnie nie było wyprzedaży. Ta korekta, która trwała przecież no, ponad dwa miesiące, grubo ponad dwa miesiące, no to ona była bardzo, bardzo spokojna. Zresztą wspominaliśmy o tym w poprzednich programach, że to idzie za spokojnie, że widać, że nie ma chęci wyjścia z długich pozycji na złocie i to jest po prostu bardziej osuwanie się pod własnym ciężarem, między innymi pod wpływem jakichś tam krótkoterminowych wzrostów dolara. Wygląda to według mnie dość dobrze na to, by próbować znowu ten szczyt przetestować. No, na razie dzieje się to czysto siły podaży i popytu na złocie z tym właśnie dodatkiem euro-dolara. To kreuje ruchy, żadnych innych elementów tutaj nie ma. Trendy dezinflacyjne, inflacyjne na złoto nie mają przynajmniej przez ostatnie x lat żadnego wpływu. Ale technicznie na tym bym się dalej skupiał. Naprawdę wygląda to arcyciekawie. I bardzo ciekawie wyglądają także ceny miedzi. Ten surowiec też drożeje. W tym tygodniu na giełdzie w Londynie tona miedzi podrożała z $8300 do prawie $8600. No i mamy też dobre konsekwencje tej sytuacji dla notowań KGHM-u, Maćku, bo KGHM poszedł w górę w tym samym czasie mniej więcej ze 110 zł do 122 zł. No tak, czy oczywiście ta korelacja KGHM i miedzi zostaje utrzymana. Odnośnie miedzi, no to tak jak mieliśmy ropę naftową, przed chwilą Łukasz mówił o złocie, no to również w przypadku miedzi oczywiście część tych wzrostów jest powiązana ze słabością dolara, no to automatycznie oczywiście skutkuje i przerzuca się na wszystkie surowce, które w tym tej walucie właśnie są notowane, no, ale faktycznie mamy tutaj taką dość wyraźną siłę miedzi. No, w tym momencie jesteśmy na 10-dniowych maksimach, także jest całkiem pozytywna sytuacja. I to pomimo tych wszystkich obaw, które gdzieś tam cały czas jednak wiszą odnośnie Chin, głównego konsumenta miedzi, czyli tutaj tamtejsza gospodarka według danych makro, no jednak cały czas dość słabo sobie radzi, ale sam popyt ze strony Chin, on jest i tak dość zaskakująco wysoki, no bo myśląc o Chinach, głównie w kontekście miedzi oczywiście, głównie rozważamy rynek budowlany. Tutaj to w budownictwie miedź, która jest wykorzystywana właśnie ze względu na przez Chiny, ten popyt, który Chiny kreują, ten budownictwo i rynek mieszkaniowy, który jest odpowiedzialny za około 30% PKB, jest bardzo ważny dla tego metalu. Ale tutaj jeszcze mamy drugi czynnik, ten, który będzie miał wieloletni wpływ na wycenę samej miedzi, no to jest kwestia tej zielonej transformacji, przejścia na zieloną energię, również wykorzystania w samochodach elektrycznych i dodatkowo też w klimatyzatorach. Tutaj według ostatnich danych produkcja, zapotrzebowanie na miedź właśnie nie branży budowlanej, ale branży samochodów elektrycznych plus zielonej energii wzrosło o 10%. Także tutaj jest to wzrost w tym wszystkim. No i tutaj ten oczywiście to może być kontynuowane, tym bardziej, że rynek pojazdów elektrycznych, on się dość mocno rozwija. Tutaj Chiny stają się powoli liderem. Tutaj patrząc nominalnie na wartości tych wszystkich producentów chińskich przy ich bardzo dużym wewnętrznym rynku zbytu,
ze sobą połączyć, no to mielibyśmy na pewno rekordzistów, tak, którzy pokonują Tesla, a samej Tesli notabene też sytuacja wygląda bardzo dobrze. Także no tutaj mamy ten potencjał jeszcze kontynuacji wieloletniej. No jak to się przekłada na KGHM? No oczywiście pozytywnie. Tak, też tutaj to jest ta słabość w ostatnim czasie, która była widoczna. Może ten wykres właśnie, który przed chwilą był widoczny, możemy sobie na niego zerknąć, bo to był całkiem fajny wykres, który porównuje wycenę różnych producentów miedzi, kilkudziesięciu globalnych producentów, to jest Global X Copper Miners, czyli ETF właśnie skupiający tych producentów, versus czerwona linia KGHM i versus miedź. Jak widać tutaj ta korelacja bieżąca KGHM-u i miedzi, ona istnieje, natomiast pamiętajmy, że rynek jednak wyprzedza tutaj wycenę miedzi oczekiwania i ten rynek tych największych producentów globalnych już dość mocno wyprzedził wycenę miedzi. Jesteśmy dużo, dużo wyżej i to pokazuje, jak mocno niedowartościowany na tle właśnie głównych producentów miedzi na świecie jest KGHM w tym momencie. Także to też pokazuje. Tu oczywiście też ma znaczenie w tym wszystkim wartość samego dolara. Tego nie można bagatelizować, no bo choćby ostatnie 13-14 miesięcy to jest spadek wartości dolara z 5 zł do 4. Także no to jest gigantyczna zmiana jednak w wycenie samej waluty, która też ma przełożenie na notowania, na ten kurs, który tutaj jest porównywany właśnie w tym samym dolarze, no ale to jakby można ten częściowo mimo wszystko, pomimo tej gigantycznej skali, pominąć. A sam KGHM ponownie znalazł się w istotnym miejscu, czyli teraz właśnie dzisiejsza sesja, gdybyśmy mogli spojrzeć na wykres KGHM-u, to jest walka z tym istotnym poziomem oporu 120 zł za akcję. No już kilkakrotnie ten poziom, na te poziomy rynek zbliżał się do niego, walczył, jednak walka była przegrana, tutaj obóz niedźwiedzi był górą, no ale być może w tej sytuacji aktualnej jednak zwycięży strona popytowa, także tutaj jest szansa, chociaż musimy pamiętać o jednym. Mamy okres wakacji, jeżeli patrzymy sobie na ogólne obroty na całej giełdzie papierów wartościowych, to rzadko one przekraczają 500 milionów złotych. Jest posucha absolutna, są bardzo małe wakacyjne obroty, widać sezon ogórkowy w pełni. No i to też może powodować, że przełamanie tych istotnych poziomów oporu też w takiej sytuacji może być trudniejsze. Także wydaje mi się, że jednak jesteśmy przez jakiś czas jednak skazani częściowo na taką konsolidację. Ona się może nam nieco rozszerzyć, ale jednak tutaj jest cały czas to ryzyko, że to się będzie utrzymywało. Chyba że z tego kanału spadkowego miedź się jeszcze wyraźniej wybije, no to wtedy też to się przełoży oczywiście na kurs KGHM-u, nawet przy mniejszych obrotach, ale może mieć znaczenie. A tutaj musielibyśmy oczekiwać jednak takiego istotniejszego wybicia na samej miedzi, no i też kontynuacji wzrostów na srebrze. Skoro, Maćku, wywołałeś do tablicy Tesla, to przyjrzyjmy się dokładnie tej spółce Elona Muska. Ona od początku tego roku podrożała o ponad 100%. Najnowsze przedsięwzięcie Elona Muska to jest powołanie do życia firmy startupowej, która zajmuje się sztuczną inteligencją i to będzie firma współpracująca z innymi spółkami Muska, między innymi z Teslą. Tutaj oczywiście ja Teslę w zasadzie dwa razy wywołałem, bo mówiłem dzisiaj o tych zmianach w indeksie Nasdaq, no to Tesla akurat też zostanie tutaj, będzie jedna z tych spółek, które negatywnie będą obciążone tą zmianą, ale tak jak wspomniałem na samym początku programu, nie ma to dużego znaczenia, bo tutaj mówimy o zaledwie 1 do 2 punktów procentowych wagi, to nie jest duży rebalancing. No i drugie wywołanie to faktycznie w kontekście miedzi, gdzie właśnie samochody elektryczne mają duże, duże znaczenie, no plus dodatkowo ta konkurencja ze strony chińskiej, to też będzie miała znaczenie, ale jesteśmy może nie w przededniu, ale w przedtygodniu, można powiedzieć, wyników Tesli, poznamy je w przyszłą środę, no i wiele wskazuje na to, że to będą rekordowe wyniki po raz kolejny, bo mamy bardzo dobre te cząstkowe dane na temat sprzedaży. Wiele wskazuje, że cel produkcji pojazdów, to założone 1 800 000 pojazdów w tym roku, w roku 2023, zostanie osiągnięty, bo w tym momencie już te dane dotychczasowe odnośnie dostarczenia pojazdów, one przekroczyły 466 tysięcy, czyli jeszcze
przed połową roku, a analitycy oczekiwali dużo niższych poziomów, tam w okolicach 450. Także to może powodować, że można oczekiwać dobrych wyników, no i przy tym pozytywnym sentymencie to może zadziałać dobrze na Tesla, chyba że rynek po prostu już to, co widzimy na wykresie, to wszystko jest wycenione. Też to, co nam uderzało w ostatnim czasie w kurs, w ostatnim czasie, tak patrząc szeroko, no pół roku, nawet 9 miesięcy, a zwłaszcza początek roku, pierwszy kwartał, to były obniżane marże przez producentów, no również przez Teslę. Jednak samochody Tesli na tle konkurencji choćby chińskiej są bardzo drogie. Tutaj nie spełniały, żaden model poza tym modelem 3 nie spełniał warunku tego dofinansowania przez rynek amerykański, przez rząd amerykański do samochodów elektrycznych. Również w krajach europejskich inni producenci obniżali swoje marże, więc Tesla też się musiała do tego dostosować. W Chinach, w Europie, w Stanach, na samym końcu, więc no, to uderzało w kurs, no bo inwestorzy się obawiali, że no, automatycznie te zyski będą dużo, dużo mniejsze, no ale ten proces on został zatrzymany, czyli drugi kwartał to w zasadzie jest utrzymanie cen zbliżonym poziomie, tutaj też te marże są zbliżone, a biorąc pod uwagę taki wzrost produkcji i popyt, który jednak jest, no bo też były obawy, że ta recesja i problemy konsumentów spowodują, że pomysł zakupu samochodu przez gospodarstwa domowe, zwłaszcza elektrycznego, który jest nieco droższy niż samochody spalinowe, no, będzie odciągany w czasie. No póki co te wyniki są jeszcze nie takie złe, więc to tutaj jest całkiem dobry potencjał. Natomiast na pewno myśląc o Tesli, musimy cały czas brać pod uwagę ten czynnik chiński, czyli właśnie rosnącej siły producentów chińskich, który właśnie dla Tesli, najważniejszy rynek chiński, no największy też rynek globalnie, on coraz bardziej jest, ten kawałek tortu, zabierany przez rodzime spółki, przez spółki chińskie. No i z takich pozytywów to akurat to też może mieć duże znaczenie, bo Tesla ma najbardziej rozbudowaną infrastrukturę, jeżeli chodzi o ładowarkę. No więc to też pokazuje jej siłę na tle konkurencji, a w ostatnim czasie jeszcze tutaj podpisała umowy z niektórymi producentami amerykańskimi, między innymi General Motors, Ford, na właśnie wykorzystywanie tych ładowarek i to daje potencjał, że ta sieć, ona będzie jeszcze bardziej rozbudowana, bo no nie ma samochodów elektrycznych bez infrastruktury, prawda, więc no to musimy też oczywiście brać pod uwagę, że ta infrastruktura też się w tym samym tempie rozwija, czyli te pomysły odejścia od tradycyjnej motoryzacji, tutaj na przestrzeni dekady czy półtorej dekady, no one stają się coraz bardziej realne, czyli jeszcze niedawno tutaj wiele osób zakładało, że to nie ma szans się udać, no ale jednak ta infrastruktura się rozwija, więc Tesla, która ma w tym momencie, przoduje w samej technologii, jeżeli jeszcze obniżyłaby nieco koszty, no to faktycznie może przez kolejne lata się rozwijać i coraz większą część tego rynku zabierać. To teraz, Łukaszu, rynek walutowy i euro-dolar, czyli sprawca bardzo wielu zdarzeń, o których dzisiaj mówiliśmy, no bo zmiana jest bardzo poważna. Dolar niezwykle osłabiony, za euro płaci się nawet dolara i 12 centów. No, to jest najsłabszy dolar od co najmniej półtora roku. Dla mnie to jest spore zaskoczenie, natomiast sporym zaskoczeniem jest, bym powiedział, to, że inwestorzy tak mocno zaczęli zwracać uwagę na inflację, tą faktyczną, która jest w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, a tą w strefie euro, bez spekulowania co do tego, jak te poziomy inflacji będą wyglądały w strefie euro. No, trudno założyć, że inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie spadała, a inaczej będzie w strefie euro i w związku z tym też takie będą ruchy stóp procentowych. No ale widać, że na razie po prostu inwestorzy zajmują się tym, co widzą w tym momencie, a tutaj jednak pod względem inflacji jest spora różnica. I biorąc pod uwagę właśnie ruch euro-dolara na wykresie, no ten poziom oporu został wyraźnie przebity. Niedźwiedzie mogą jeszcze próbować widzieć tutaj szansę, że te poziomy, na których teraz jesteśmy, jeżeli wyrysować by kreskę przez właśnie te szczyty z tego roku wszystkie, że
budujemy jakiś klin i on może zastopować dalsze wzrosty. Natomiast no, wystarczy odrobinę jeszcze tylko wzrostu i cała idea klina no, będzie już nieaktualna, więc są nowe szczyty i to wydaje mi się jest najmocniejszy w tym momencie punkt programu. Trend jest twoim przyjacielem i oprócz tego poziomu oporu, na którym teraz jesteśmy, on nie jest aż tak super mocny. No kolejne to jest dopiero znowu figura wyżej, więc widać, że jest bardzo mocny ruch na rynku i byki pozostają w przewadze. To żeby zamknąć temat walutowy, przyglądamy się indeksowi złotego. Złoty spektakularnie wzmacniał się od połowy lutego do mniej więcej połowy czerwca wobec dolara, franka, euro. Potem się raczej ustabilizował. Mamy takie przyzwyczajenie już w tej chwili, że za euro płaci się 4 złote 43 grosze mniej więcej. No ale w wypadku dolara to mamy kolejną falę oczywiście osłabienia tej waluty, bo od mniej więcej tygodnia widzimy wyraźny zjazd i w tej chwili za dolara płaci się jedynie 3 zł 96 groszy. Na indeksie złotego aż tego tak nie czuć, bo jeżeli weźmiemy ten szczyt, który mieliśmy w drugiej połowie czerwca, później jeszcze pod koniec czerwca raz intraday był lokalny szczyt i na początku lipca, no to my jesteśmy poniżej tych wartości. Ten dzisiejszy szczyt, który do tej pory był właśnie w czasie dnia, on jest znowu niżej od tych trzech, których wymieniłem. Więc zobaczymy, czy uda się na indeksie pójść dalej. Ja byłbym mimo wszystko optymistą, że się uda. No bo brakuje jeszcze jednej bardzo mocnej fali wzmocnienia złotego właśnie na indeksie, a te fale były ostatnio właśnie zapoczątkowane były właśnie przez ruch na dolar złoty. A teraz mamy bardzo mocny przecież ruch, więc myślę, że można na to liczyć. Pomimo tego, że słyszymy o potencjale obniżek stóp procentowych i to nawet jakiejś miniserii w Polsce. I ta coraz bliżej jesteśmy tych decyzji, natomiast myślę, że jednak w tak spokojnym otoczeniu rynkowym, no ba, mamy przecież hossę na rynkach, czyli ta tolerancja do ryzyka jest właściwie w tym momencie najwyższa od wielu, wielu miesięcy, to myślę, że inwestorzy będą jeszcze cały czas spekulować i ta różnica stóp procentowych, która jest na złotym w stosunku do innych walut, ona będzie skłaniała do inwestorów do kupna złotego i to jeszcze jakiś czas potrwa. Być może nawet ta pierwsza podwyżka, jeżeli ona się zdarzy oczywiście, nawet nie zaburzy tego trendu, więc myślę, że jeszcze jest szansa na przynajmniej jedną mocną falę wzmocnienia złotego. Natomiast co może też sprzyjać złotemu w długim terminie, to właściwie to, co wcześniej mówiliśmy w dzisiejszym programie, a mówiliśmy o wzroście cen ropy, o wzroście złota, o wzroście miedzi. Mamy ewidentnie odbicie na rynku surowców. To może pokazywać, że te tendencje dezinflacyjne będą się wyczerpywać. Jeżeli tak się stanie, to tym trudniej będzie, tym mniejsza będzie przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce, no bo te przesłanki, które są cały czas, no to one mimo wszystko są głównie polityczne, pomimo że trend dezinflacyjny jest bardzo mocny. No ale gdyby ten trend dezinflacyjny właśnie przez wzrosty cen surowców zatrzymał się nagle, no to myślę, że moglibyśmy też mieć odsunięte na jakiś czas ten potencjał przynajmniej obniżek stóp procentowych w Polsce i to akurat znowu zakładając, że byłby stabilny rynek na przykład akcji, to znowu by mogło pomóc złotemu, więc zdecydowanie więcej argumentów za kontynuacją siły złotego. Też pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli myślelibyśmy w
podobny sposób, jak uzasadnia to NBP, że mamy wyraźne trendy dezinflacyjne w Polsce i też w Europie, no to jeżeli w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro, mamy mieć zaprzestanie trendu podwyższania stóp procentowych i wejście w obniżki, no to relatywnie obniżki również w Polsce dalej będą utrzymywać tą relatywnie wyższą rentowność utrzymywania swoich pozycji w złotych. Więc dopóki rynki światowe, głównie akcje, są spokojne, to wszystko sprzyja złotemu, na indeksie złotego szczególnie. O walutach, surowcach i indeksach giełdowych mówili Łukasz Warden, Maciej Leściusz z CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny odcinek tego cyklu w czwartek, 20 lipca. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.